Siemanko, z tej strony Gęś Chaosu i dzisiaj będziemy grać w sobie w Subnautica. Gramy z modem De-Extinction, dlatego będziemy mieć więcej stworzeń niż naturalnie występują w grze. Zaczniemy sobie nową grę i pogramy sobie na przetrwaniu. Niechaj będzie, że musimy pamiętać o jedzeniu, o piciu, o tlenie. Tak, musimy pamiętać, żeby oddychać. To jest bardzo ważne w tej grze. To jedna z pierwszych takich gier, gdzie bardzo ważne było, żeby oddychać. Chociaż o ile pamiętam, to w serii Metro było coś takiego, że jak się wychodziło tam na powierzchnię, to trzeba było pamiętać może nie tyle o oddychaniu, co o zmianie maski od czasu do czasu. Nie wiem jak tam z Metro Exodus, bo jeszcze nie miałam okazji ograć. Ale tam chyba jest na odwrót. Coś tak pamiętam z traileru, że tam akurat maskę zakłada się do metra, a na zewnątrz już się chodzi bez. Tak, postanowiłam zagrać w Subnauticę. Między innymi dlatego, że zbliża się wielkimi krokami wydanie już Below Zero. I jako, że wydanie Below Zero się zbliża, to ta widzę... Pierwsza Subnautica też ponownie zbiera jakieś tam zainteresowanie, więc dlaczego nie? Zawsze miło spotkać się ze żniwiarzem, zawsze miło poznać nowe stworzonka. Jedziemy. Statki Altery to po prostu cudo techniki. Tak, jak to się mówi, dubstep intensyfikuje się, tak? No już. Pożar ugaszony. Wczytywanie. You have suffered minor head trauma. This is considered an optimal outcome. This PDA has now rebooted in emergency mode with one directive: to keep you alive on an alien world. Please refer to the data bank for detailed survival advice. Good luck. Nie ma problemu. Ja się absolutnie założę, że w tym świecie wszelkie firmy ubezpieczeniowe, jak słyszą, że jesteś z Altery, to mówią: nie, nie, bardzo mi przykro, ale tu nie ma co. Nie wiem, czy muzyka nie jest troszeczkę za głośna. Ciszymy ją odrobinkę. Gdzie to tu będziemy mieć? O, tutaj. Cała reszta w porządku, ale muzyka tutaj... Chociaż może troszeczkę wszystko przyciszymy. Tak, do 50 paru procent. O, teraz powinno być łatwiej. No to hop. Tutaj widzimy już pierwsze gazonaty. I tak, co by się przydało najpierw stworzyć? Najpierw to tak chyba standardowo nóż, jakiś skaner, urządzenie naprawcze. O, do tego już muszę mieć noża. A zobaczymy, złapiemy jakąś... O, to chyba była nowa rybka. Tak, nowa rybka. Złapiemy nową rybkę. Co by tu jeszcze? Gdzie są te wszystkie wychodnie? Z reguły jest tego... Jak mrówków, a tutaj na złość ani jednego. Chciałam sobie zainstalować też moda z tym nowym wielkim lewiatanem, ten Gargantuan Leviathan, ale kurczę, nie mogłam znaleźć. Nie wiem, bardzo możliwe, że cały czas to jest jeszcze w trakcie tworzenia, więc smuteczki.
Ja nie wiem, które ryby robią ten taki dźwięk, ale to mi przypomina. Kiedyś do Skyrima zainstalowałam sobie Dungeons mod. I on dodawał taki dość przerażający dla mnie dźwięk, jakiś taki krzyk dziecka, taki upiorny i... O. I jak to usłyszałam pierwszy raz, to wyłączyłam tą grę i odinstalowałam tego jednego moda. Mówię, nie, chyba jednak wolę Stare Jaskinie, chyba nie potrzebuję jakichś upiornych dzieci jak z jakiejś klątwy, żeby mi krzyczały nad duchem jeszcze. No ale wracając, to właśnie i któreś rybki, nie wiem, czy nie ta, którą trzymam. Tak, to któryś właśnie z tych rybek chyba robią taki dźwięk i jest to moim zdaniem przerażające. Ale może dlatego, że ja się potrafię bać własnego cienia, więc... A, zobaczymy, co by tu można stworzyć. O, możemy zrobić już tytan. Dużo tytanu, baterie. Jeszcze baterie raczej nie potrzebujemy. O. Niechaj mamy więcej tlenu. Niechaj stanie się tlen. Co tu potrzebujemy? Gumę silikonową? Siarkę? Uff. Nie lubię siarek. O, a jednak musimy zrobić. Dobra, to zrobimy już baterię. Będziemy mieć skaner. Niechaj będzie jeden. I tyle. Tak. Dzień dobry. Siarkę musimy zostać. Nie lubię iść po siarkę z tego prostego względu, że trzeba najpierw striggerować te crashfishe, zgniotki, o. A one są bardzo upierdliwe do triggerowania. Nie wiem, niektórzy ludzie mają jakiś niesamowity talent do uciekania i mnie z reguły jednak trafią. Bo gdzieś czytałam, że one podobno mają taki ruch, że one jak już się rozpędzą, to idą w jednym kierunku, a za mną jakoś jednak zakręcają, ja nie wiem. Ja mam zawsze pecha do tych rybków. Tak, tutaj mamy troszeczkę... O, tu są te takie jakby jaszczurki. No, żeby ci to dalsze studiowanie nie wyszło bokiem, jak zobaczysz większe rybki. A zobaczymy. Gdzie tutaj mamy? One są takie słodziutkie. Nigdy nie potrafię się zmusić, żeby jakąś usmażyć i zjeść, bo one są po prostu przekochane. Tak, i czego potrzebuję? Ja bardzo proszę przestać. Możemy gazonata zeskanować, jeżeli mamy na tyle czasu. Nie trzeba. Nie trzeba. Mamy go. Trochę jak Pokémon. Zbierz skan wszystkich. Teraz tutaj troszeczkę wdechu. A tak, chciałam zrobić gumę silikonową, bo będziemy mieli płetwę i z płetwami może jednak będzie łatwiej Może łatwiej będzie z płetwami potem iść po siarkę. Nie tutaj, a nie, tutaj dobrze. Guma silikonowa. Poproszę dużo, jak to mówi Marek. Mamy już płetwy i mamy nóż i pięknie. Upieczemy też rybkę, bo czemu nie? Jeżeli dobrze pamiętam, to ten Abraxis Prime to jest nawiązanie do jakiejś innej gry. Ale nie jestem... Chyba do poprzedniej gry twórców Subnautiki czy coś takiego, ale nie jestem pewna,
nie będę wprowadzać w błąd, bo nie grałam, to nie wiem. Weźmy. A reszta niech leży. Tak, już płyniemy troszeczkę szybciej, mamy troszeczkę więcej tlenu. No i teraz trzeba szukać tych cholera. O, tutaj są chyba też nowe jakieś stworzonka. Przy okazji złapniemy. Chodź tu, chodź tu, chodź tu. Będziemy potrzebować. Tak, tu są te filtorb. Teraz zobaczmy. Właściwie to... z zamkniętymi oczkami. Pływało, jaki on jest słodki. Właściwie to złapmy jednego, bo ja w sumie jestem ciekawa... A nie, nie możemy chyba wziąć. Nie możemy złapać. A szkoda. Bo byłam ciekawa, czy skoro one się nazywają filtorb, czy mogłyby mi filtrować wodę na przykład. Tak jak z pęcherzówki można zrobić wodę. To czy z nich też by się dało, ale chyba nie. Prawdopodobnie one po prostu filtrują jakiś plankton czy coś. Także nie ma wody. Nie ma wody dla gęsi na pustyni. Tak. Gdzie by... O, ale tu ładnie. O, i tu są też nowe stworzonka. Ribonej. Bardzo ładne. Bardzo ładnie. Ja zaraz umrę, jak nie wypłynę na powierzchnię. Ale świeci się kwarc, to trzeba zebrać. I nura z powrotem. To jest chyba najbardziej denerwujące, że jak potrzebuję tych zgniotek, jak potrzebuję siarki, to nie mogę ich znaleźć. A jak sobie tak casualowo pływam, gdzieś tam sobie sprawdzam coś, szukam czegoś, to co 5 minut wybuchałem. O, Seaglide'a będziemy potrzebować. Dużo Seaglide'a. Na szczęście tylko dwa kawałki. Także nie ma problemu z tym. Problem to się zacznie potem, jak będziemy potrzebowali większe maszyny. Tutaj powinna być jakaś... O, jest! No chodź! Udało się! Udało się! Trzeba szukać zakrętów. To nie ma to tamto. I teraz nie pamiętam, skąd ona wypłynęła. Czyli cała ja. Więc to chodźmy z powrotem. Tutaj, o, tutaj można sobie przecież tlen napełniać. Poproszę tlen. Powiedziałam, poproszę tlen. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Fajne dźwięki, takie łup, łup. Troszeczkę jak w Overwatchu. Jak się... Tak mi się przynajmniej kojarzy. Skoczek. Tak. Co mówiłam? A tak, Overwatch. Jak się gra takimi postaciami, takimi, że nie leczą strumieniem, tylko strzelają, to zdaje się... Baptista tak ma, że po prostu strzela specjalnymi takimi paczkami leczącymi i jeszcze ktoś tak robi, że nie ma strumienia jak Mercy, tylko kurde, kto to jest? Muszę sobie przypomnieć. Moira nie, bo Moira znowu ma strumienie. No nie przypomnę sobie teraz, kto tak robi. Muszę sobie najpierw przypomnieć healerów, jacy są, a potem dopiero mogę się bawić w... W ogóle jeśli chodzi o Overwatcha i healerów, to pamiętam, że na dłuższy czas Overwatcha odstawiłam z tego względu, że serwery doprowadzały mnie do szału. I kurczę, chyba na półtorej roku odstawiłam Overwatcha. I ostatnio sobie... I ostatnio sobie właśnie wróciłam do Overwatcha.
i zaczęłam się bawić Baptistem. I w sumie podoba mi się ta postać, fajnie, fajnie się gra. A przynajmniej kiedy Flex przydzieli mi healera, to wtedy wybieram z reguły Baptistę. I... no i fajnie jest. Fajnie wrócić do Overwatcha po dłuższym czasie. O, ale wiem do czego oryginalnie zmierzałam. No i pamiętam, że jak ja opuściłam, to jeszcze Echo nie było. Ludzie się zastanawiali, czy następną postacią będzie królowa Junkertown, czy będzie Echo. Potem wyszło na to, że będzie właśnie Echo, zdaje się. I ja pamiętam, że ja byłam absolutnie pewna, że ona będzie kolejnym healerem. A tu nie. A tu Debs. Także tak, odbiegając troszeczkę od tematu świata podwodnego. W sumie to byłby fajny pomysł na mapę w Overwatchu, taki podwodny świat. To by było coś pięknego. Ale na razie jesteśmy w pięknym, bioluminescencyjnym świecie Subnautiki. I zobaczmy, co teraz możemy stworzyć. Tak, co możemy, ukośnik chcemy stworzyć? Wodę sobie zrobimy, rybki sobie zjemy, bo czemu nie? The fabricator cooks small organisms while disposing of the skeletal structure, bodily fluids and internal organs, thus rendering them safe for human consumption. Dziękuję. Oczopłaszczka, z tego co pamiętam, to w oryginale ona się nazywa Garryfish. I ona jest chyba nawiązaniem do SpongeBoba? Czy coś takiego, czy jakiejś takiej postaci? Także też w sumie ciekawe sytuacje. Tak, naprawmy, bo aż tutaj po tej stronie czuję ten swąd palonych kabli. Bardzo prosimy o naprawienie. Dziękuję, dużo, dużo lepiej. Uff, wywietrzyć by się przydało. I radyjko, pyk! Spokojnie, akurat zdążymy wypić herbatę, spakować ciuszki i no, nie ma problemu, ja tam mogę tyle poczekać. Ty mnie proszę nie drażnij z radiacją, my nie w zonie. Chociaż jakbyśmy byli w zonie, to byśmy się jeszcze musieli obawiać emisji. Tak, to by było straszne. Ja pamiętam w grach, nie w grach, co ja pierdzielę, w książkach Stalker czytałam głównie te pisane przez Noczkina i Gołkowskiego i tam właśnie bardzo mi się podobały pisy, zwłaszcza u Gołkowskiego emisji. No, opisał to tak, że na pewno nie chciałoby się czegoś takiego przeżyć. O, można coś zeskanować. Z tego co wiem, to w Subnautice pierwszej ta właśnie ta króli płaszczka, ta królimanta, o. Królimanta jest ulubionym stworzeniem ludzi, no to jest to dość urocze. Chociaż ja i tak wolę drifterki, one są tak słodkie. O, i mamy tego Clown Pinchera. Nie chciałabym, żeby mnie uszczypnął. To teraz przestaniesz produkować tlen. Poproszę tlen, poproszę więcej. Dziękuję, teraz mogę wypłynąć. Czasem są bardzo uprzejme te koralowce. Hopla! Też bardzo lubię jak... O! Dzień dobry, Axtail. Czyli taki... Jakby go przetłumaczyć...
Siekiero, nie, toporogon. Toporogon, o, to by była głupia, ale w sumie dobra nazwa, toporogon. Dwa pienia, nam by się przydało srebro. O, dzień dobry. Dzień dobry. Tak, tak. Nie, spokojnie, ja nie chcę panu zabrać dużo czasu, ja tylko króciutki skan, dziękuję. Bardzo lubię stalkery. Ja wiem, że wielu ludzi za nimi nie przepada, może dlatego, że potrafią być upierdliwe, ale ja akurat bardzo lubię stalkery. Znaczy, wydają mi się strasznie słodkie. Nie wiem czemu, no może przez tą taką burowatą minę mam wiecznie taki obrzęd, taki foch wieczny. Ale dla mnie to jest absolutnie urocze z jakiegoś powodu. Ja jestem dziwnym człowiekiem w sumie. Tak, przydałby mi się jeszcze jeden Siglite by mi się przydał, fragment. Tak podejrzewam, że tu byśmy mogli go znaleźć, w tym właśnie biomie. Co to było? Czyżby ząbki zostawił? Dobry? Jakieś ząbki tutaj? Nie. Nie ma ząbków. No, nieważne. Ale to był trochę dziwny dźwięk. Przyznam się szczerze, że chyba pierwszy raz słyszałam ten dźwięk w tej grze. Więc nie jestem pewna, czego mógł dotyczyć. Może jest wrzucony razem z tym modem The Extinction właśnie. Może jest to... Może jakaś inna postać coś takiego robi, ale to nie wiem. Nie wiem, jak mówię. Pierwszy raz słyszałam taki dźwięk. Przydałby mi się jeszcze jeden fragment skutera Siglite. Uuu, czyżbyśmy... Nie. Nie. Nie mam co się cieszyć, nie ma. To nie był Siglite, to tylko... Ale tak był ułożony, tak wyglądało, to ciupinkę, tak tyci wyglądało, jak położone tak bokiem Siglite. No, tak tyci, to odrobinę czusie. O, mamy tutaj nową wychodnię. Z nich czasem, z tego co wiem, leci srebro, także przydałoby mi się. No, ołów też spoko, nie ma problemu, ołów też się przyda. Ale jakby tak sreberka troszeczkę. Ciutkę, już nie musi być złoto, sreberko. Szenkę. No to złoto dostanę, noż do jasnej cholery. O, jest sreberko, super. Tak, sreberko będziemy potrzebować do lepszej butli tlenowej. I hopa. Wystraszyłam się. Przez chwilę byłam pewna, że to ogon rybki jakiejś niebezpiecznej, groźnej, ale nie. To tylko one rosną tak wysoko. Tak, czego potrzebujemy? Potrzebujemy Siglite'a. Gdzie jest ten zakichany Siglite? To jest chyba tak zawsze, w życiu jest dokładnie tak samo, jak się szuka czegoś. Tak długo jak tego szukasz, nigdzie tego nie... No choćbyście się posikali, to no nie ma, nie znajdziesz, bo nie. Ale kurde, spróbuj tylko szukać czegoś innego, albo spróbuj tego nie potrzebować, to nagle wala się wszędzie, gdzie tylko nie spojrzy się. Co tam, słoniku? To było nieuprzejme. To było bardzo nieuprzejme. Ja grzecznie się pytam, co tam u słonika, a ten... Aż nie wypowiem tego słowa. Nie godzi się. Brzydki słonik. Brzydki. To nie zacnie. O, jest Siglite, jest i... Nie, radiolatarnia. Podobno jak się szuka jakiegoś kształtu, to się go widzi wszędzie. Ale nie zrobię tego żartu. Nie. Kolejny, no możemy już mieć przeskanowane radiolatarnie, czemu nie? Potem się mogą przydać. O ile w ogóle będę ich używać? Pewnie nie, jak znam siebie.
irokez, no. W sumie wygląda. A jakby tak... A dziękuję, a ależ mi teraz się miło zrobiło. Mamy Siglaida. Super. To teraz stworzymy sobie parę rzeczy i chyba niedługo będziemy kończyć. Taki pierwszy odcinek, taki prolog, początek. Czemu by nie? Zrobimy jeszcze tylko pićku, bo postać to mi zaraz umrze chyba z pragnienia. Tutaj. Dziękuję. One też chyba zapewniają nawodnienie, te Axtaile, tak? No, troszeczkę zapewniają, tak. Nie za dużo, nie za mało, lecz w sam raz. I co chcieliśmy stworzyć? Przede wszystkim... Mamy już płetwy. Mamy? Mamy. Tak. Więcej tytanu. Jak na złość nie mamy. Szkła będziemy potrzebować. Tak? Ile będziemy szkła potrzebować? 2. No to tak w sam raz. Hopla, hopla. Mamy szkło. Weźmy jeszcze jeden tytan. Gdzieś tu byle, gdzie wychodnia, gdzie są wychodnie, gdzie są wychodnie? Nie ma. Nie ma wychodni. Wychodnia, wychodnia, królestwo za wychodnie. Ja się nie śmieję z ciebie. Nie do wiary, nie do wiary. Są bardzo nieuprzejme, chciałabym zauważyć. Bardzo nieuprzejmy, tak? Po prostu się śmiać z ludźmi. O, właśnie, o. O, jest wychodnia. Tytan, bardzo proszę. Noż, do jasnej cholery. Jak się potrzebuje tytanu, to nie. To wychodzą same. Wychodzą same miedzie. A jak się właśnie szuka miedzi, bo kurczę, musiałbym ten... Dziękuję. Bo musiałbym stworzyć, kurczę, troszeczkę tego kabla, to nie, to tylko tytan. Tak. I co teraz chcieliśmy? No to chyba możemy tak, zdejmiemy to. Pyk, pyk. I dziękuję bardzo. I pięknie. Co byśmy potrzebowali na Siglaida? Chyba do zrobienia. Miedziany przewód mamy. Baterie byśmy musieli jeszcze zrobić, ale to potrzebujemy grzybka. Smaru, tytan, bez problemu. O ile znajdę tytan. Mam w ogóle jeszcze? Nie, nie mam. To przepłyńmy sobie tam. Tam powinniśmy też znaleźć tytan. Straszne są te dźwięki. No bo mogli użyć innych. Ja wiem, że męczę i ojcze, ale są straszne. Mnie przerażają. Tak, pykniemy tutaj. Teraz troszeczkę tytanu można. Nie, to jest miedź. Nie, nie kupuję. Dziękuję bardzo, ale naprawdę nie potrzebuję. To spływać i wkurzać. Chociaż i tak uważam, że są urocze z tymi obrażonymi buźkami. Brak miejsca w ekwipunku, to wrzucimy sobie. Jednego nie potrzebujemy na razie. O! Mamy grzybki kwasowe. Bez kojarzenia. I tutaj machniemy smar. I jeszcze baterie. Pyk! I pyk! The Sea Glide will increase your effective exploration range. For your safety, please pack supplies for long journeys and stay within 5 kilometers of the nearest life pod or habitat. Dziękuję. Dobrze, to myślę, że dzisiaj sobie tutaj skończymy.
mamy już większość rzeczy potrzebnych tak na początek gry i jutro chyba sobie ogarniemy jeszcze tylko ten oddycharkę, jak to się tu nazywa. I wtedy przejdziemy sobie do szukania Simosa, a potem cały świat przed nami. Cały świat i jego piękne, mordercze kreaturki. Więc to. Dziękuję bardzo za oglądanie. Zapraszam do zasubskrybowania kanału, do zostawienia jakiegoś lajka, bo dlaczego nie? Niech ma głupia gęś. I tyle. Dziękuję. Trzymajcie się. Pa!